No idzie zima, a to znaczy, że nasze apteczki trzeba doposażyć. W tym roku powinniście się zaopatrzyć w cudownie działającą witaminę W. Opowiem Wam o jej dobroczynnych skutkach. Zanim będę mówiła o wdzięczności i o praktykowaniu wdzięczności, chcę wam najpierw powiedzieć, co ja rozumiem pod tymi terminami, bo będę je używała zamiennie. Najpierw myślę o refleksji, że jest to zdolność dostrzegania, postrzegania tego, co nas otacza i odkrywania, że to jest dla mnie wartościowe. Drugim, drugim aspektem jest praktykowanie uważności, to jest taka specjalna akcja umysłu, w której ja aktywnie poszukuję tych wartości, tych dóbr, tych, tych darów. I trzecia, trzecie znaczenie tego terminu to jest praktykowanie wdzięczności, czyli przeżywanie jej w działaniu. I te trzy elementy są dla mnie niezbędne i przenikające się. Dobroczynne skutki praktykowania wdzięczności. Pierwszym takim najbardziej y, podstawowym y, skutkiem praktykowania wdzięczności jest to, że ona pozwala nam zwolnić pęd życia. Że możemy dzięki niej żyć wolniej i refleksyjniej. Dlaczego? Dlatego, że żeby zobaczyć coś w perspektywie daru czy wartości, my musimy ten pęd myśli zatrzymać na chwilę, zauważyć i tą refleksję wysnuć, a to, a to kosztuje czas, więc możemy dzięki temu żyć wolniej i refleksyjniej. Wdzięczność też wyostrza nasze spojrzenie. Nasze spojrzenie staje się bardziej selektywne, bo my wyszukujemy konkretne dobro. My patrzymy na świat właśnie przez pryzmat wyszukiwania w nim dobra i wartości, i piękna. Więc uczymy się być bardziej świadomym i bardziej skoncentrowanym na to, co szlachetne i dobre. Wdzięczność pozwala nam Patrzeć na naszą codzienność w perspektywie bycia obdarowanym. Zaczynamy patrzeć na to, jak ta wdzięczność jest zasobna ile ja mam, ile, ile posiadam, ile jest do mojej dyspozycji. Dzięki temu ja zaczynam żyć w poczuciu bycia zasobnym. Wdzięczność to jest też lekarstwo na takie, taką mentalność niedostatku tego, że mi jest za mało. Albo niedostatecznie dużo, żebym czuła się szczęśliwa. Dzięki praktykowaniu wdzięczności żyję ciesząc się po prostu tym, co jest wystarczające, czyli tym mniej. Niesamowitą wartością praktykowania wdzięczności jest to, że ona jest takim plastrem na troski. Ona wspomaga leczenie rano, chociaż nie znosi bólu. To dzięki temu, że widzimy to, co, to, czego doświadczamy w tej szerszej perspektywie, dostrzegając y, też dobre aspekty codzienności, łatwiej nam te trudy znosić, łatwiej nam y, przyjmować y, jakieś y, bolesne etapy y, w życiu. Y, nagle się okazuje, że w moim życiu może dziać się y, źle, ale nie tylko źle. Nie tylko źle, bo widzę też te dobre rzeczy, które stają się moim udziałem. Jednym z dla mnie, z najpiękniejszych skutków ubocznych przyjmowania witaminy W jest to, że ona ujawnia relacje, że ona jest takim prospołecznym czynnikiem. Bo zobaczcie, żeby być wdzięcznym. To ja muszę zobaczyć, że jest, jestem ja, obdarowana, jest ten dar, ale jest też ktoś, kto mi ten dar dał. Więc mamy relacje osób, z których jedna czuje się kimś wyjątkowym, kimś wartościowym, w związku z tym, że otrzymała coś, czuje się godnym, godną osobą. I to jest piękne. Wdzięczność dalej pomaga wyjść z egoizmu, z takiego egocentryzmu, ponieważ ona zawsze prowokuje do tego, żeby wdzięczność pomnażać, żeby dobro pomnażać. Kiedy jestem wdzięczna, kiedy czuję się zasobna, to czuję, że mam wystarczająco dużo, żeby dzielić się z innymi. I to jest niezwykłe, bo dzięki temu, że że ja mogę być też darem dla innego, y, doświadczam współzależności, tego, że oddziałowujemy na siebie. Piękne też jest to, że kiedy ja otrzymuję dar i uznaję, że on ma dla mnie wartość, to czuję, że jestem za niego odpowiedzialna. Zobaczcie, jakie to ma przełożenie na konkret. Jeżeli czuję, że przyroda jest dla mnie darem, który. Tworzy mnie i którego ja doświadczam, jest dla mnie ważne, jestem na to uwrażliwiona, na ten dar, to czuję się odpowiedzialna za przyrodę. Tak samo jest z rodziną. Jeśli darem dla mnie jest rodzina, to czuję się odpowiedzialna za rodzinę. Jeśli darem dla mnie jest zdrowie, czuję się odpowiedzialna za moje zdrowie. I widzimy tę zależność bardzo ładnie że dzięki praktykowaniu wdzięczności ja doświadczam swojego współudziału w tworzeniu mojej wielkiej, ale też małej społeczności i żyję dostrzegając to pole, w którym ja mogę być odpowiedzialna za to miejsce, które współtworzę. Opisie pod odcinkiem znajdziecie link i tam w dziale technicznym napiszę Wam, co konkretnie, fizycznie będziecie potrzebowali, żeby przeprowadzić Wasz wdzięczny projekt, projekt wdzięczność, zaś w inspiratorni znajdziecie konkretne wskazówki, konkretne pytania, słowa, klucze, które pomogą Wam, tak myślę, stworzyć waszą własną listę gratisów, żeby była skrojona na miarę waszej rodziny.